Dlaczego pan tu protestuje? Jestem razem z rolnikami na proteście, bo jest to ostatni dzwonek, żeby ratować polskie gospodarstwa, w ogóle gospodarkę żywnościową. Jeśli chodzi o politykę rolną, to ona zmierza do tego, że polski chłop będzie niewolnikiem na własnej ziemi, czyli parobkiem, i jeszcze nie będzie mu wolno sprzedać tego, co wyprodukuje. A będzie musiał sprzedawać po takich cenach, już to się dzieje, jakie mu dyktują biurokraci z Brukseli czy z Nowego Jorku. A właściwie ci, którzy stworzyli latyfundia na Ukrainie albo w takim drugim burdelu w Ameryce Południowej, czyli w Argentynie. Bo to są dwa burdele takie świata, gdzie rozkradli te kraje, i Ukrainę, i Argentynę, i potworzyli sobie wielkie latyfundia, wielkie holdingi, agroholdingi, i ich nie obowiązują żadne normy. Tak jak u nas sanepid powinien dbać o normy i zgodnie z tymi nawet unijnymi, które są i tak obniżone do poprzednich standardów, ale i tak one pilnowały, żeby nie przekroczyć pewnej granicy trucizny, Roundupu zwłaszcza. A na Ukrainie czy choćby w Ameryce Południowej, w tej Argentynie, sypią trucizną, a my później chorujemy, bo ja to otrzymujemy. Jeszcze, bo mówił pan, że najlepiej byłoby pójść pod ambasadę amerykańską. Tak jest, ponieważ dyrektywy nie zapadają w polskim Sejmie czy w Urzędzie Rady Ministrów. Tam jest taki człowiek, który się nazywa Mark Brzeziński. Bardzo ładnie brzmi to nazwisko. Jego tatuś, Zbigniew Brzeziński, był tym, który doradzał kolejnym prezydentom Stanów Zjednoczonych. To była szara eminencja, ale to był członek tego Deep State, czyli tego ukrytego rządu. Tak jak wiemy, że pan Biden nie rządzi, ani pan na Ukrainie, pan Zełenski, tylko jest za nim rząd. Podobnie jest u nas w Polsce. Pan Hołownia, czy pan Tusk, czy wcześniej Kaczyński, to są tylko wykonawcy czyichś planów. Kto jest tym Deep State'em? Deep State są właśnie ludzie tacy jak Brzezińscy. Rodziny bankierskie. Ci, którzy zarabiają na wojnach. Ale oni reprezentują jakie kraje? Nie, oni reprezentują swój prywatny interes. 1% ludzkości, że tak powiem, nawet promil, ma w swoich rękach majątek większy niż pozostałe 99% ludzkości. O czym to świadczy? Że zmierzamy do komunizmu, że nie będzie własności prywatnej jako takiej, tylko będzie własność, owszem, będzie tylko dla określonej grupy oligarchów. Natomiast reszta będzie żyła na socjalu, najlepiej jakby żyła na socjalu, na minimum. Dobrze, ja nie chcę panu zabierać za dużo czasu, tylko zapytam, czy ona imię, nazwisko Sławomir Andrzej Zakrzewski. A jakaś organizacja? Ruch Suwerenność Narodu Polskiego. Chcemy być gospodarzami na polskiej ziemi. Jesteśmy za pokojem, za handlem z Rosją, z całym światem. Żebyśmy wrócili do umów handlowych, nie musimy do żadnej Unii należeć. Możemy z każdym państwem, z każdym rządem się dogadywać, z poszczególnymi firmami. Ale na Rosję są nałożone sankcje. Tak, niestety. A my zarabialiśmy na handlu. Rolnictwo się rozwijało, bo płody rolne były brane przez Rosję. I polski rolnik się rozwijał. Niestety, polityka zachodnia zablokowała nam ten rynek. I to jest przeciwko nam. Rozumiem. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Ania.